Nietypowej lekcji wychowania fizycznego zorganizowanej dla trzech klas zerowych z bełchatowskiej dziewiątki wzięli udział Szymon Zgarda, Konrad Andrzejczak oraz Adam Nowak. Na brunatnych czekała mała niespodzianka. Tak jak w trakcie normalnego meczu piłkarskiego, tak również w czasie WF-u z brunatnymi nie mogło zabraknąć czy liderek. Lekcją otworzył więc występ taneczny przygotowany specjalnie na tę okazję. Następnie piłkarze PGE GKS-u przeprowadzili rozgrzewkę i dopiero wtedy główna część lekcji mogła się rozpocząć. Dla najmłodszych wykonywanie ćwiczeń pod okiem piłkarzy było niezwykłą frajdą, a każde z dzieci starało się ćwiczyć jak najlepiej. No, takie spotkania, czyli lekcje z PGE GKS Bohatów mają kilka swoich celów. Pierwszy, zapewne najważniejszy, to pokazanie dzieciom już z młodszych lat, że lekcja WF-u to jest bardzo fajna sprawa i w tym natłoku zajęć, żeby o nim nie zapominać, żeby pamiętać, tak jak to było, co się mówi w naszych czasach, że to była bardzo fajna sprawa i dzięki temu my w miarę zdrowo wyglądamy i się czujemy, to tak, żeby ci młodzi ludzie już teraz zaszczepiali w sobie chęć do uprawiania sportu. Wizyta piłkarzy, czyli tych, którzy uprawiają ten sport na co dzień, na pewno w tym może pomóc. No, zabawa jest dzisiaj naprawdę przednia. Dwa, to cel promocyjny klubu, oczywiście. Jest to pokazanie się na zewnątrz, wyjście do naszych kibiców, do szkół, bo to robimy cyklicznie. Dzieci, jak widzimy, no, w większości wiedzą, o co chodzi. Część jest ubrana w stroje GKS-u. To bardzo cieszy. Mamy nadzieję, że zapamiętają tę wizytę jak najdłużej. Te pamiątkowe zdjęcia, które będą mogły sobie zobaczyć, pobrać, też zostaną gdzieś z nimi na zawsze. No, trzecie to promocja akcji Zabierz klasę na mecz. Mówimy na końcu zajęć mówimy o tym, że można przyjść z całą grupą na mecz GKS-u bezpłatnie. Wystarczy taką listę sobie w szkole stworzyć. No i przypominamy o najbliższym meczu, a ten już w sobotę z Polonią Warszawa. To nie pierwsza i nie ostatnia lekcja wychowania fizycznego z bełchatowskimi piłkarzami. PGE GKS chętnie włącza się w akcje promujące aktywność wśród najmłodszych, a przy okazji zaprasza je na swoje mecze. Na GKS Arenie klub przygotował specjalny sektor, w którym dzieci mogą dopingować zespół.